Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie w antykwariacie Abecadło, który mieści się przy ulicy Kościuszki w pięknej kamienicy pod Aniołem Stróżem w Krakowie. Gościmy dzisiaj panią Georginę Grybosz. Spotkanie poprowadzi oczywiście pan Marcin Ryk. Spotykamy się tutaj dzięki pomocy i współpracy z instytucjami i fundacjami, teraz wymienię. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Fundacja Miasto Literatury pod tytułem Krakowskiej Księgarni na Medal, współfinansowane z Funduszu Miasta Krakowa. I antykwariat Abecadło jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni. Bardzo serdecznie witam i Państwa tutaj na miejscu, i wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają za pośrednictwem Facebooka, czy w tej chwili, i oczywiście też na YouTube. Tak. Jak będziecie chcieli spotkać Olę osobiście, to zapraszamy na Kościuszki 18 do antykwariatu Abecadło, gdzie można spotkać ją, albo prezesa Antoniego Stąpora, który też wam pokaże wszelkie zakamarki, bo jest tego bardzo dużo. No właśnie, dlatego mówię o antykwariacie, bo chciałbym od trochę antykwariatu zacząć z tobą, bo przygotowałem sobie, no to może się wydać jako rodzaj zabawy, ale to tylko jest pozornie zabawa, że będę ci zadał takie pytanie alternatywne. Ale wiesz co, ale najpierw chciałem, bo tak, bo że jesteś Georgina Grybosz, to już padło. Może powinno też paść w nawiasie, że jesteś też literacka kawka. Ja ciebie tak poznałem. To są takie sieciowe funkcjonowanie. Teraz bardzo istotne też z różnych względów. Ale interesuje mnie to też tak bardzo osobiście, bo kiedy ja uczestniczyłem jako... Kiedy byłem dziennikarzem i kiedy zdarzało się tak, bardziej aktywnym, powiedzmy, ciągle jestem, ale już nie tak bardzo aktywnym, trochę na emeryturze, to gdy byłem dziennikarzem i gdzie rozmawiałem z różnymi osobami i zdarzało się tak czasem, bardzo rzadko, ale zdarzało się, że to ja byłem gościem, tak jak ty teraz jesteś gościem, to miałem ogromny problem z nazwaniem, jaka jest moja funkcja, bo czułem, że występuję, w zasadzie od początku czułem, że występuję w trochę takiej szerszej roli niż dziennikarz, kiedy zajmujesz się książkami, kiedy rozmawiasz z osobami, kiedy siłą rzeczy wchodzisz w taki obiekt literacki, to ta nazwa dziennikarz, wiedząc też, co robią dziennikarze, ona nie zawsze jest adekwatna. No może być coś takiego jak dziennikarz kulturalny, ale później jak włączyć w to też działalność w sieci i tak dalej. I chciałem cię na początek spytać, tak przewrotnie, no bo nie będę mówił właśnie twojej biografii, ale chciałem, żebyś ty powiedziała, jak ty się autoprezentujesz, czy jak myślisz o swojej tożsamości, kim jesteś, gdyby tak zebrać te twoje rozmaite aktywności zawodowe. Nie wiem, czy cię nie rozczaruję, tak sobie teraz myślę, bo mam wrażenie, że jestem po prostu czytelniczką. I wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej pojemny opis tego, co szczęśliwie mogę robić w życiu. I to uważam, że jest największe szczęście, które mnie w życiu spotkało. Że faktycznie z pasji, zupełnie innej drogi zawodowej, gdybyśmy popatrzyli na świadectwa, dyplomy i tak dalej, zrodziła się jakaś opowieść, na którą sobie pewnie trochę zapracowałam, którą trochę sama stworzyłam, ale bez względu na to, czy powiedzielibyśmy teraz, że jestem, nie wiem, blogerką, że jestem popularyzatorką czytelnictwa, czy jestem dziennikarką kulturalną, to i tak wszystko będzie się sprowadzało do tego, że to jest po prostu gina, która czyta książki i czasem jest na tyle ciekawa i ma tyle szczęścia, że może się spotkać z ludźmi, którzy te książki piszą i zapytać twarzą w twarz o coś więcej. I
Nie wiem, czy umiałabym coś więcej tak Nie, naprawdę to na ten super. temat Teraz mi powiedzieć. przyszło jeszcze do głowy, bo nie wiem, czy to padło, że jeszcze Radio Kraków jest takim ważnym Tak, teraz no takim. to jest takie miejsce, które zdominowało Tak, absolutnie, wydaje teraz, mi się, tak. moją pracę, ale też przynosi mi bardzo dużo satysfakcji, więc tak, chyba Radio Kraków w ogóle jako pierwsze powinno paść, stąd pewnie dziennikarka tak naprawdę, bo to jest trochę rodzaj namaszczenia, że nie zżymam się, kiedy pojawia się red kropka przed moim nazwiskiem. To zawsze mnie bardzo, bardzo kołowało. Trochę. Dlaczego? Ja wiem, że jesteśmy w Krakowie i kochamy tytuły, ale w ogóle tytułowanie jest dla mnie problematyczne wysoce. Ktoś mi kiedyś powiedział, że redaktor albo redaktorka to jest osoba, która naprawdę pracuje w redakcji. I Radio Kraków dało mi taką możliwość, żeby faktycznie powiedzieć, że tak pracuję w redakcji. I to jest chyba fajne i ważne, tak mi się Czyli że wydaje teraz. potrzebujesz mieć takie zewnętrzne uznanie, Ja w co jest ogóle też ze normalne. wszystkim mam tak, że potrzebuję czasem się jakoś upewnić w przeróżny sposób albo zargumentować, i jak znajdę taki argument, który też mnie przekonuje i jest dla mnie wystarczająco silny, to wtedy jakoś bardziej wierzę w to wszystko, co się wydarza. I chyba długo też nie wierzyłam w to, że mam po prostu kawał szczęścia w życiu. No to dobrze, to dzisiaj to obiecujecie, że będziemy rozmawiać też o tym z zewnątrz, żebyś miała ułatwione zadanie, ale mimo wszystko nie mogę ci obiecać, że czasem nie będę zaglądał tam w taką stronę Wiem, jak to twoją. działa. Tak, bo mnie to bardzo interesuje i w zasadzie ku temu zmierzało to pytanie dotyczące tego, jak się definiujesz, jak to od twojej strony wygląda. A drugim komponentem tego pytania jest no, nieco trudniejsze i właśnie, którym chciałbym, żebyś trochę odsłoniła. Czy czujesz się adekwatnie to znaczy, czy to miejsce, w którym jesteś, jest miejscem, o którym sobie wyobrażali, że właśnie tak będzie wyglądało na przykład, kiedy, no nie wiem, tutaj cię też chciałbym zapytać o taką historię, jak to się zaczęło wszystko. Czy tak sobie wyobrażałaś, że to będzie, bo tu jest ty powiedziałeś, że jesteś czytelniczką i to też sobie od razu pomyślałam, że to jest dosyć ciekawe, że powiedziałaś czytelniczką, co sugeruje taki intymny i bezpośredni kontakt z tekstem, a zaraz potem powiedziałeś, że masz ogromne szczęście, żeby rozmawiać z ludźmi. Istnieje takie, niektórzy mówią, że ludzie, autorzy, autorki czasem przeszkadzają w odbiorze tekstu, bo coś mówią, bo czasem no, na przykład inaczej sobie ich wyobrażamy, a ty mówisz o szczęściu, że spotykasz takie osoby. No więc bardzo dużo, trzy pytania ci teraz Tak, zadałem, ale układam, poukładaj, poukładaj. nadążam. To tak, zacznę od tego zdarzenia, może faktycznie trochę specyficznego, czyli odosobnienie, którego wymaga czytanie, skupienie, zwłaszcza jeśli chcesz nie przelecieć przez książkę, tylko cokolwiek z niej wydobyć. I to jest faktycznie oczywiste, że musisz się po prostu odkleić i odciągnąć od tego, co jest. Równocześnie wydaje mi się, że radio daje też intymną przestrzeń i dlatego nie mam takiego poczucia dużej rozbieżności, bo ja wciąż tam zostaję z tą jedną, może dwiema osobami. Jak są cztery, to już jest tłum. Naprawdę, jest gęsto w studiu, ale przeważnie to jest jedna osoba, która. Chciałabym tak myśleć, że też wchodzi albo rozszczelnia swoją intymność, i wtedy rodzą się rozmowy, które są dla mnie bardzo zbliżoną opowieścią do książki. Czasami się z nimi nie zgadzam, czasami mam wielki pytajnik, bo na przykład szłam w zupełnie innym kierunku. Czasami mnie wybijają, ale wydaje mi się, że to są takie cegiełki, które. Ja osobiście, i teraz przepraszam, to będzie bardzo egoistyczne, ja sobie jako właśnie czytelniczka dokładam i wyciągam do tych historii, które sobie już stworzyłam w głowie po przeczytaniu książki, ale też pewnie po cichu liczę, że być może takie pytajniki albo takie stany zaskoczenia pojawiają się po tej drugiej stronie u słuchaczek i słuchaczy. I to jest taka, to jest inny rodzaj opowieści. Wydaje mi się, że ona. Nigdy nie będzie mainstreamowa, nigdy nie będzie krzycząca, i te spotkania wciąż będą intymne. Bardzo bym chciała, żeby takie były. I tak mi się radio kojarzy
z taką historią. Rozszczelnianie intymności, ale to pięknie brzmi, bo się tak zahaczyłem na tym. I też mówiłaś o tej intymności, co mi się wydaje takie dosyć znaczące. No to jest taki osobisty akt, wydaje mi się, jednak wchodzenia w lekturę, ale takim samym aktem, czy taką samą czynnością jest rozmowa z drugim człowiekiem, bo jesteś go ciekawy, bo wiesz, czy jej. Jesteś świadomy tego, że być może, nawet jeśli nie chcesz, zadasz pytanie, które będzie właśnie wchodziło głębiej, będzie dotyczyło tego, co jest osobiste, a niekoniecznie związane z książką, a może coś, na co zwróciłam uwagę w książce, chociaż nie powiedziane wprost, że jest autobiograficzne, było właśnie wyciągnięte z takiej struny. To jest dla mnie ta intymność, na którą chciałabym nabijać się i natykać bardzo często. Nie wiem, czy mi się to udaje, bo przecież jesteśmy różni, różnie mówimy, różnie opowiadamy, ale chciałabym, żeby to była taka opowieść. Ale to sobie wyobrażam, że to tak energetycznie bardzo też musi być intensywne i czasem wyczerpujące. Czy nie? Czy też Wiesz co? emocjonalne? Czy ty po prostu lubisz ten stan takiego kontaktu? Lubię. On jest dla mnie bardzo stresogenny przed spotkaniami. Jak mam taką burzę myśli, jak nie wiem, czy jestem wystarczająco przygotowana, czy na pewno mam to dobrze przemyślane. Bardzo trudne jest dla mnie to, kiedy spotykam się z kimś po raz pierwszy, bo mam świadomość tego, że siadając naprzeciwko kogoś, zadając właśnie pytania, które gdzieś tam mi się kolebią w głowie, nie wiem, na jakiego człowieka trafię. Przecież są różne osoby. No Są tak. osoby, które są bardzo otwarte, są takie, które są ogromnie zamknięte, są takie, które uważają, że są ludźmi słowa, więc pisanego, więc niekoniecznie chcą o tym opowiadać, bo nie czują takiej potrzeby, bo to już jest przymus, Nie chcą się eksponować też. albo może nie chcą, dokładnie, albo nie chcą się eksponować. Są też ekstrawertycy, są osoby, które są absolutnymi showmanami i tak naprawdę mam wrażenie, że wystarczy ich przywitać i to wystarczy, i to po prostu wystarczy, Ale to żeby. dobrze, bo to jak lubisz Wiesz co, intymny, to ale może. ja to przyjmuję. Ja to przyjmuję, bo to jest ta interakcja. To znaczy, wydaje mi się, że to jest też jakiś. Może moje wyobrażenie o dziennikarstwie, ale wydaje mi się, że kiedy decydujesz się na to, żeby spotykać się w taki sposób z ludźmi, to trochę bierzesz ich z tym całym sztafarzem, który wchodzi z nimi do studia. W złym dniu, w dobrym dniu, po jakiejś super ekstatycznej albo euforycznej sytuacji, a czasami po, nie wiem, bardzo burzliwym wieczorze na przykład. I to przygarniasz po prostu. Nie oceniam tego w ogóle. Czasem bywa, że mi jest przykro, czasem analizuję, czasem nie doganiam, ale. A daj jakieś, bo aż kusi, żebyś to zilustrowała. Przykro ci jest, bo. Czasem mi jest przykro, bo zdarzyły mi się takie rozmowy, nie było ich dużo, ale zdarzyły mi się takie rozmowy, w których miałam wrażenie, że ktoś przychodzi nie dlatego, że jest też tak ciekawy rozmowy i opowieści, tylko stawia przede mną jakieś zadanie. To ja go mam zaskoczyć. Może to ja go mam zabawić, to ja mam zadać pytania, których oczekuję od recepcji na przykład książki. A może właśnie mnie nie o to chodzi, a może nie przeczytałam tej książki tak jak wyobrażenie jej czy jego. I tu zaczynają się zdarzać energie, gdzie zaczynam być bardzo usadzona. I faktycznie to są takie wspomnienia, mam dwa takie wspomnienia. Rozumiem, że nie powiesz nam. Absolutnie nie, i mam nadzieję zresztą, że z tymi osobami się jeszcze spotkam, bo to nie jest, znaczy ja je traktuję Nie jako obraziłaś lekcję. się. Nie, absolutnie nie. To jest jakby moja emocja. Wydaje mi się, że intencjonalna, co jest tym bardziej być może bolesne, ale z drugiej strony sobie myślę, że no wiesz, w życiu też tak jest. No pewnie. Nikt cię nie będzie zawsze głaskał po głowie, a to też jest wyzwanie. Znaczy, literatura jest wyzwaniem. Ludzie, którzy chcą ci coś opowiedzieć w takiej formie albo w takiej formie, to też jest zawsze wyzwanie, więc nawet jeśli z żalem, to raczej uszy po sobie i jeszcze raz. Czyli niezłomna w jakiś sposób. Trochę tak, pewnie tak. No tak, bo sobie myślę, że trzeba mieć sporo cierpliwości. Dlatego cię pytałam też w sumie o takie koszty emocjonalne,
Zwłaszcza kiedy ty mówiłaś o spotkaniu, to nie wiem, czy dla wszystkich też nas słuchających tak zabrzmiało, że to jest taki proces, w którym się angażujesz. Nie jesteś Tak. taką osobą, która, nie wiem, czyta sobie z kartki, choć wiem zawsze też po swoich doświadczeniach, że jesteś super przygotowana i masz całą taką strukturę Ale zaplanowaną częściej w i tak głowie. dalej. Już zauważyłam, że Tak. częściej spisuję, a później i tak nie otwieram zeszytu. Ale mam coś takiego, że mam odruch czasami, wiesz, przed spotkaniem, że przynajmniej ten początek muszę mieć ustrukturyzowany, a później słucham. Też jakoś nie wyobrażam sobie, no nie wiem, przeprowadzasz czasem wywiady, to tak, przepraszam, że tak odbiję, ale gdzie masz pytanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i to jest takie, panie Marcinie, jak pan się dzisiaj czuje? Dobrze. Panie Marcinie, jak pan się czuł wczoraj? Gorzej. Panie Marcinie, a jutro? No nie wiem, nie jestem wróżbitą. Wiesz, jakby nie umiem chyba tak rozmawiać, No tak mi tak, się wydaje. trzeba No słuchać, a właśnie. reagować w tym sensie. Ale ta część, bo wydaje mi się, że to jest taka dosyć trudna strategia mimo wszystko, w sensie takiego absolutnego, jeśli dobrze rozumiem, odczytuję, takiego absolutnego skupienia w tym danym momencie i takiego nastawienia się bardzo, bardzo silnego na kontakt, na odbiór, na reakcję, takiej niebywałej uważności. Wiesz co, ja nie wiem, czy mi się to zawsze udaje. Ja zawsze bardzo chcę i wydaje mi się, że jakoś trzymam sobie beleczkę, którą sobie gdzieś tam powiesiłam. Myślę, że każdy się potyka. Myślę, że wiesz, o Boże, ile jest takich momentów, kiedy ja wychodzę, jest tutaj na sali moja przyjaciółka, która doskonale wie, jakie są emocje. Przy różnych sytuacjach. I to jest faktycznie tak, że pewnie, że popełniam błędy. Pewnie, że tak. Że jestem niezadowolona pewnie znacznie częściej niż mogłabym, że jestem niezadowolona znacznie częściej niż mogłabym być zadowolona. Natomiast no chyba bym była straszną oszustką, tak sobie myślę. I byłabym ogromnie lekceważąca wobec drugiej osoby, która poświęca czas na to, żeby przyjść. No, nie chciałabym, żeby mnie ktoś tak potraktował, wiesz. To jest chyba taka zwykła ludzka wzajemność. To już nawet nie chodzi o literaturę teraz. To jest takie społeczne, międzyludzkie bazis. To jest tak jak z tym frazesem: uśmiechaj się do ludzi, to w którymś momencie też się ktoś do ciebie uśmiechnie. To jest chyba trochę tak tutaj. Jakby przychodź przygotowana na ile tylko możesz i z szacunkiem. I to będzie w porządku. I życzliwością jakąś No. taką wstępną. A masz takie, a propos tego skupienia, masz takie swoje jakieś indywidualne sposoby czy strategie przygotowywania, no bo Ni cholery. Nie. Słuchaj, naprawdę uczę się panować nad szeregiem rzeczy od mówisz o lat, stresie ale. przed i masz jakieś sposoby na rozładowywanie albo na. Nie, ale ostatnio Sabina Jakubowska, autorka akuszerek, to tak od razu mogę zrobić lokowanie produktu, sprzedała mi taki patent, którego będę się uczyć, jak to Sabinka powiedziała, opukanie, opukiwanie, więc będę próbować i nie wiem, być może to będzie pierwszy sposób, który przed 40 dam radę opanować, Właśnie bo miała wczoraj urodziny, więc można wysyłać tak, serduszka skończyłam i 38 lat, także całkiem duża już jestem. Całkiem dorosła ja, no. no i jaki ten patent? No właśnie, bo to jest Opukiwanie. takie szkolenie, więc jest cały system tego, w którym miejscu masz się właśnie, wiesz, główeczka, więc tak, więc niedawno przy okazji Narodowego Czytania właśnie miałyśmy taką rozmowę, więc być może się będę wprawiać, bo tak to jest, wiesz, ból brzucha, niespanie, chodzenie na po prostu zwiększonych obrotach, 50 razy powtarzanie sobie, że Boże, po co ja się porwałam na taką osobę, albo po co ja się porwałam na taką książkę, na pewno sobie nie dam rady. Może tutaj mam panu jakieś nazwiska, przy jakiej, no, rozumiem ze szczęśliwym zakończeniem, przy jakich autorach się, autorkach się stresowałeś w taki sposób?
Powiem ci, że ekstremalnie, ekstremalnie się stresowałam przed rozmową z Erikiem Emanuelem Schmidtem, bo to jest w ogóle bardzo, i napisałam to, że tak powiem, też publicznie, ponieważ to jest, czy ja mogę powiedzieć tę historię? No, Bo to jest w oczywiście. ogóle, to jest bardzo śmieszna historia. Mianowicie, mając już umówiony wywiad z autorem w Krakowie, wyjechałam na festiwal literacki Filit do Rumunii, na którym on też był gościem. I ja oczywiście przerażona mała dziewczynka, wiem, że we wtorek mamy się spotkać, ale na pewno nie powiem, nie odezwę się i w ogóle nic się nie wydarzy. No i wchodzę w hotelu do windy, zjeżdżając na pierwsze spotkania i pierwsze wywiady i wchodzę do windy, w której stoi Markus Zusek, który napisał Złodziejkę książek i Erik Emanuel Schmidt. I naprawdę musieliby mnie Państwo wtedy widzieć. Po prostu krew odpływająca na dół. Absolutnie nie wiedziałam, jak się zachować. Dobrze, że pan Zusek, który jest w ogóle taką bardzo ciepłą osobą i bardzo serdeczną, od razu mówi, że on się nazywa tak i tak. Ja mówię, wiem, że za pół godziny będziemy ze sobą rozmawiać. I w tym momencie wtrąca się właśnie Erik Emanuel Schmidt, też się ze mną wita. Ja już nic nie mówię, że się widzimy za parę dni. I kiedy wszedł właśnie do Radia Kraków na rozmowę, widzę, że zaczyna chyba kontaktować, więc ja się przyznaję, że widzieliśmy się, prawda, i że to już jest ten temat i on się przedstawia, a ja jedyne, co jestem w stanie powiedzieć, to mówię, I know. I to jest po prostu najbardziej żenująca historia, No. która przeczy wszystkim chyba stereotypom dziennikarza, który się po prostu świetnie odnajduje w sytuacji, jest taki błyskotliwy i po prostu biegający, rzucający swoje wizytówki i po prostu ja zahukana, ledwo wyciągająca rękę, zestresowana. Natomiast myślę, że opowieść o nim i jednak i jakaś taka korowa grupa odbiorców, którą on ma też w Polsce i wtedy jeszcze Goncourci, więc po prostu cały taki anturaż do jego postaci. No i opera i mój do Chopina i w ogóle wszystko tam urastało do takiej wielkiej opowieści. I myślę, że też skądinąd jedna z takich książek, która w moim domu pojawiła się w opowieści mojej mamy, czyli Oskar i pani Róża. Więc to jest też coś podsunięte, jest ten element rodzinny. To wszystko gdzieś się jakoś miksowało, że ten pan z okładek, to wielkie nazwisko na chwilę jest koło mnie. To było super, naprawdę to było super. Czyli jeśli dobrze rozumiem, te wielkie nazwiska i takie owiane nimbem jakiegoś szacunku też twojego, takiego też Osobistego. osobistego, tak? Tak, bo wiesz, wydaje mi się, że jak nie masz osobistego stosunku nawet do takiego mitu, no bo to jest też kolejna kwestia, czy on jest utrzymany, ten pomnik, który sobie No. zbudowałeś, czy jesteś w stanie go zrzucić na przykład po takiej rozmowie. Ale wydaje mi się, że bez tego osobistego akcentu, no to by nie urosło do takich rozmiarów. Wydaje mi się, że musisz coś tam w serduszku mieć takiego, że A kto ci się tak odbrązowił, nie tak mogę pomnik? powiedzieć. Ale może pozytywną historię, no już nie możesz tak zakazywać nam opowieści Nigdy pięknej, które nie. jesteś, no bo jesteś ty O Jezu, skarbnicą. dobrze, no to będzie krakowsko i ja powiem, że na przykład takim bardzo, bardzo, bardzo przemiłym No. zaskoczeniem, wręcz miłością od pierwszego wejrzenia, mam nadzieję, że teraz się nikt na mnie nie obrazi, był pan Wojciech Bonowicz. To jest po prostu dla mnie ewenement, naprawdę. To jest osoba, która była dla mnie bardzo pomnikowa i reagowałam na pana Wojciecha dganiem, co zawsze robię, kiedy jestem zdenerwowana. Natomiast jest to po prostu absolutnie najwspanialsza, najcieplejsza osoba chyba, którą tak też krakowsko, środowiskowo poznałam. Już tak się rozkliwiłam trochę. Nie, dobrze, dobrze, no dobrze. Właśnie takie przykłady, no bo rozumiem, że z oczywistych względów o tych negatywnych nam nie powiesz, ale o pozytywnych też. Pytam cię o to, dlatego że cały czas wracam do tego kontaktu intymnego z książką i tak się zastanawiam, czy spotkanie z człowiekiem pomaga w czytaniu książek, czy czasem jest może zupełnie innego rodzaju kontaktem, bo to jest jakby tekst jest pracą, to znaczy my mamy te swoje romantyczne poniekąd wyobrażenia
że tekst wypływa z duszy i on jest bardzo związany z życiem To już artysty, ale dużo. bardzo często, jak wiemy, w literaturze nie tylko gatunkowej, jest tak, że ludzie piszą, są fachowcami w tym, co robią, a życie jakby zupełnie Ale nieco przecież innego. wspaniale być dobrym rzemieślnikiem, No i mówię, że nie, tylko właśnie prawda? chciałbym, żebyś trochę nam to poilustrowała, To bo znaczy, masz wiesz co? dostęp do takich informacji. Wiesz co, gdyby to była taka sytuacja, w której ja nie czytam książki i mam nagrać rozmowę z autorem i słucham go, jak wkłada mi dodatkową opowieść o tej książce, to być może wtedy faktycznie straciłabym to, co mam, kiedy sobie siadam z taką czystą kartą i sobie zaczynam rozdrapywać po swojemu historię. Ale w sytuacji, kiedy mnie się już zbudował jakiś obraz, ja już to przeżyłam. Wiesz, już to już jest moje. Ta historia, którą pochłonęłam, już sobie ją jakoś tam ułożyłam w głowie, coś sobie o niej wymyśliłam, bo to jest przecież kolejna moja opowieść, która się tworzy. Coś sobie z niej wysupłałam, coś uznałam za wartościowe, za ważne, albo przeciwnie, zupełnie nie. I zawsze jest taki moment, w którym gdzieś się zderzają opowieści autorów, chociaż wydaje mi się, że autorzy i autorki, nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie, nie interpretują za nas. Bardzo dużo dają przecież swobody w tej historii, mają jakieś swoje wyobrażenie, pewnie tworzyli z jakąś intencją, a czasami zupełnie nie, co też jest dla mnie zaskakujące, że się przyznają do tego, że zaskakuje ich historia, że oczywiście ten kształt jest, oczywiście są tacy, którzy są bardzo metodyczni i faktycznie się przyznają No do tego, tak. że to wszystko jest wypunktowane, to się ma zgadzać, Przemyślane. ale czasami to jest po prostu opowieść, taka rodząca się opowieść, zlepek przeżyć, doświadczeń, przeczytanych rzeczy, obejrzanych rzeczy i kolejna opowieść, która się tworzy w tej rozmowie. Dla mnie wystarczy, bo ja nawet jeśli sobie coś wezmę z tej rozmowy, co mi może uchyli nieco szerzej drzwi, na przykład, które sobie otworzyłam, albo je zamknie i stwierdzi, że to może nie tędy droga, może sobie spróbuję w innym kierunku. To jest wystarczające, uważam. To jest w porządku. A zdarzyło się tak, że, bo ty mówisz, jako czytelniczka występujesz, że rozmawiając z kimś opowiadałaś o swoim odczytaniu danego tekstu albo swoich uwagach i ktoś powiedział ci, to ciekawe, nie? Wy to rzeczywiście, tak? Tak. Co to było? Wiesz co? A ostatnio rozmawiałam z Jadwigą Maliną, z którą też jutro będę rozmawiać o przysłonie. I w zasadzie w trakcie tej rozmowy dokonałyśmy chyba wspólnie takiego odkrycia, a mianowicie tego, jak patrzymy na wojnę i jak ją definiujemy. Bo nagle okazało się, że coś, co tworzy opowieść tej, czy pewien taki stelaż tej historii, czyli te czasy wojny, których tak naprawdę Jadwiga Malina w ogóle tam nie opisuje. Wiesz, tam nie lecą bomby, tam nie ma tego rodzaju scenografii wojennej, tam tylko tę wojnę czuć. Natomiast w trakcie rozmowy zaczęła się tworzyć opowieść o wojnie w domu. I powiedziałam w którymś momencie do Jadzi właśnie, mówię, Jadziu, ty tam masz taki fragment, w którym babka reaguje na zachowanie Jana, jednego z bohaterów, bardzo przemocowego, niefajnego faceta po prostu i niefajnego bohatera, praktycznie tak samo jak reaguje na wojnę, która jest tą wielką wojną, która się dzieje za oknem. I Jadzia się tak zadumała, mówi, no wiesz, faktycznie. I to jest taki moment, że ja myślę, że ona doskonale o tym wiedziała. To znaczy, ona czuła, co pisze. To jest bardzo emocjonalna książka, pięknie wyhaftowana. Tylko ty to nazwałaś. Tak, ale być może właśnie czasami inne zdanie opowiedziane o tym, co się może bardziej czuje, nawet jeśli się to spisało, może być takim przebłyskiem. No to też jakby nie chciałabym, żeby Państwo sobie pomyśleli, że ja jestem jakaś wyjątkowo błyskotliwa albo że się chwalę, ale myślę, że każdy z nas ma takie momenty, kiedy gdyby go zestawić właśnie z autorem, autorką, z kimś, kto jest ciekawy tego, jak jego historia pracuje dalej, to byłoby całe mnóstwo takich olśnień. To tak Agnieszka Wolne-Hamkało pisze. Ja bardzo często ją cytuję w tym zdaniu, że ona, kiedy kończy pisać tom wierszy, zamyka go, oddaje
I ona już wie, że to wszystko, co się wytworzy właśnie w tym intymnym czytaniu, w rozmowach, w opowieściach, w historiach, to tak naprawdę jest osobna książka. I to jest dla mnie przepiękne porównanie. Taka suma naszych emocji, naszego czytania. Może to jakoś górnolotnie brzmi strasznie teraz, tak się próbuję podsłuchać, ale wydaje mi się, że coś w tym jest. Ta druga historia, kolejna opowieść, też emocjonalna, też wypracowana, bo wypracowana przez proces czytania, czy dzielenia się rozmową. To, prawda? To jakoś No tak, się są skleja. tacy autorzy, autorki, którzy mówią, że to dziecko, czasem nazywając książkę, Tak. przestaje do mnie należeć, idzie w świat i już I rośnie po osobnym, swojemu. tak, życiem jakoś tam rozkwita. No, co dowodzi właśnie tego, co ty też mówisz. A miałaś, bo jeszcze zadałem ci takie pytanie, jak to się wszystko zaczęło. Chciałem, żebyśmy A, do no tego tak. wrócili też w zderzeniu z tym, jak sobie to wyobrażałaś, bo to, co opowiadasz, no to są już takie doświadczenia wieloletnie. Przypuszczam, że też jakby myślenie, jeśli nie, to mnie popraw, ale myślenie o tym, co robisz, też pewnie z roku na rok się zmienia, bo o czym też, o co też chciałem cię zapytać, to nie tylko to, co rozmawiasz, ale w jakich warunkach pracujesz, co możesz, czego nie możesz robić, na co możesz sobie pozwolić w pracy, też jakoś na pewno stanowi o jak satysfakcji, komforcie, jak to nazwać. Ale jak to się zaczęło i z czym ty jakby wchodziłaś? Czy to może to był przypadek, że ty się zaczęłaś, bo często jest tak, że ludzie się pojawiają, chcą coś robić, a później różne okoliczności, sploty różnych zdarzeń sprawiają, że nagle znajdują się w miejscu, o którym by nie pomyśleli 20 lat temu, że będą tu, gdzie No są. słuchaj, 20 lat temu to absolutnie bym nie pomyślała o takiej drodze. Już 20 lat temu to, słuchaj, siedziałam zapłakana pod domem, bo nie dostałam się do szkoły teatralnej w Krakowie. I to było absolutne załamanie całego mojego nastoletniego życia, że nie będę aktorką. I to było straszne. To było naprawdę jedno z gorszych doświadczeń mojego życia. Więc 20 lat temu absolutnie nie wizualizowałam sobie takiej Ale to już przyszłości. blisko, no bo aktorstwo, literatura. O, no wiesz, tak, jak się pracuje na scenie, to na pewno. Ale wiesz co? To jest kupa przedziwnych sytuacji. Oszczędzę Państwu prywatnej strony decyzji o powstaniu bloga, bo to też ma swoją. Czemu? Nie Nie, bo oszczędzę. wiesz, To jest jakby, ciekawe. nie, bo ona jest bardzo osobista i wynikająca z takich chyba przeżyć, z którymi niekoniecznie się chce dzielić. Natomiast faktycznie już prawie dekadę temu gdzieś tam sobie wymyśliłam w głowie, że zawsze chciałam mieć bardzo duży księgozbiór. To było dla mnie zawsze wyobrażenie mojego domu. Zawsze, nie zawsze lubiłam książki. Pozdrawiam moją mamę i moje polonistki ze szkoły podstawowej. Wpisy w moim dzienniczku to było 15 minut czytania dziennie i to było naprawdę w mękach, katorgach i cierpieniu okrutnym. Natomiast pojawił się taki moment faktycznie, kiedy w to czytanie weszłam, też za sprawą nauczycieli w dużej mierze, którym jestem za to ogromnie wdzięczna do dzisiaj, kiedy te książki były po prostu bardzo ważne. Co to I był za moment? Co to były za książki? o, słuchaj, wiesz co? Tak naprawdę to, o Jezu, to jest taka historia pod tytułem Kiedy jeszcze byłam dobrą uczennicą i kiedy jeszcze się bardzo dobrze uczyłam i kiedy moja polonistka wymyśliła, że można by mnie wysłać na olimpiadę z języka polskiego, to okazało się, że na tą olimpiadę z języka polskiego trzeba przeczytać trochę więcej książek niż to są lektury. I trochę to otwiera, wydaje mi się, takie. No wiesz, jak masz. Horyzonty jakieś. Tak, no bo wiesz, jak masz 13 lat i ktoś ci daje empirowy pasjans Łysiaka i masz go przeczytać tak, żeby jeszcze coś z niego napisać, to jest to, powiem ci, terapia szokowa. Ale uważam, że w jakiś sposób formacyjna. To znaczy powolutku, jeszcze przed rozpoczęciem liceum faktycznie to pokazało, że coś może być innego. To było podkradanie Berezowskiej piórkiem przez stulecia, oczywiście ze względu na roznegliżowane jednostki w ilustracjach, powiedzmy sobie szczerze.
ale faktycznie były tam, pojawiły się tam, prawda, no nie wiem, zetknięcie z Kochanowskim w innej odsłonie, aniżeli książkowej. To jest naprawdę wszystko bardzo ważne. I pojawiła się biblioteka, wiejska biblioteka w Binarowej, w której wcale nie Musierowicz, ale jakieś takie książki, na przykład dotyczące, które za wcześnie czytałam, jak sobie pomyślę o tym teraz. Takie książki podkradane trochę, horrory Mastertona, książka Uczta o północy, która mówiła o anoreksji i absolutnie nie była dla dziewczynki w moim wieku, ale ona na mnie naprawdę do tej pory robi ogromne wrażenie. Pamiętam, jak ja bardzo chciałam wiedzieć, jak to jest nie chcieć jeść. Jakby, wiesz, nie rozumiałam wielu rzeczy, ale ta książka mi właśnie pokazała, że to może być w ogóle tematem, że ktoś jest gdzieś na świecie, kto ma taki temat, ma taką sytuację. No i Czyli później było, empatia. tak, być może, tak, być może tak. No i później było liceum, był Edward Lecheta, który prowadził teatr w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jaśle i pani doktor Barbara Sokołowska, absolutnie spektakularni, najlepsi na świecie poloniści. No i tam się zaczęło, zaczął się, no nie wiem, pojawiła się Anais Nin, był Cioran, którego mi przyniosła, pamiętam, tak, Basia Sokołowska właśnie, no były spotkania w ogóle ze słowem w teatrze dzięki panu Lechecie, który po prostu tekst Bursy potrafił tak przedstawić, że się zastanawialiśmy, gdzie my w ogóle jesteśmy i czym my mówimy i co opowiadamy. Rozumiem, że przez nich później płakałaś, że się Tak, dostałaś. to oczywiście, że tak, to oczywiście. Ale tak, to wszystko jakby pracowało na miłość do słowa, do historii. Teraz to pewnie w jakiś sposób romantyzuję, bo też nie wszystko mi przecież pasowało. Też się zrzymałam, też to był czas, gdzie mi się wcale nie chciało uczyć tak naprawdę. No ale te książki mi jakoś tam towarzyszyły. Gigantyczne tąpnięcie zaliczyłam w czasie studiów. No i chyba sobie po prostu w takim właśnie dość niefajnym momencie mojego życia przypomniałam, że literatura mi po prostu dawała kawał, naprawdę kawał radości. I powstał blog. I stwierdziłam, to przecież nie jestem krytyczką, nie muszę się tłumaczyć z moich wyborów i z moich opinii. Dlaczego nie? Internet działa, tych ludzi jest mnóstwo. Tak sobie, wiesz, zadałam sobie pytanie, czy jestem gorszą czytelniczką. Wiesz, to takie też dość znamienne, prawda, że od razu się chcesz porównywać, czy możesz należeć do tego świata, czy ci to wypada, czy nie wypada. Ale to mi sprawiało tyle frajdy, to było tak niebywałą, wiesz co, terapią w zasadzie w jakiś sposób, że trochę spokojniej zaczęłam czytać, trochę inaczej wybierać książki. Spędzałam później czas, żeby to napisać najlepiej, jak tylko mogłam, chociaż teraz to chyba zostawiam po to, żeby po prostu się katować. Ale tak, i nie, i absolutnie wtedy też nie myślałam, że to będzie moja droga zawodowa. I nie wiem, to, że ktoś kiedyś trafił na mojego bloga i że to byli ludzie po prostu z wydawnictwa Znak, że to byli ludzie z radia, że to było super wspierające grono osób, które poznałam w sieci, jak na przykład Rafał Hetman, który ma bardzo szczególne też internetowe miejsce w moim sercu, czy księgarkę na regale, czyli Elwirę. To były takie osoby, które trochę dmuchały wierz w żagle, trochę mówiły, że to nie jest głupie. Pierwszą osobą, która mi powiedziała na przykład, słuchaj, masz dobry głos, zacznij robić podcast, to był Rafał Hetman. I jestem absolutnie pewna, że bez jego kopa w tyłek nawet ten podcast by się nie zaczął. A to podcast sprawił, że jestem w radiu. Ja naprawdę uważam, że mam kawał szczęścia do ludzi, którzy po prostu w którymś momencie mojego życia stwierdzili, że może nie jestem najgłupsza i może jestem w stanie zaoferować innym ludziom coś całkiem spoko. Ale też, jeśli trochę parafrazując to, co powiedziałaś, książki też mają szczęście do ciebie. To w ogóle pasuje do tego cyklu. To co, ta historia, którą powiedziałaś, powinna iść jako taki
jak jakiś może teaser w ogóle całego cyklu. Mam nadzieję, że Antoni to słyszy. To znaczy, że książki są lekami, bo to jednak trochę nam odsłoniłaś, że byłaś w takim Tak, ciemnym to nie momencie. było to jasne miejsce. I te książki jakoś rozświetliły ten Tak, chociaż tunel. nigdy nie wybierałam łatwych książek, tak sobie myślę, że to było takie samo udręczonko jeszcze, nie? Dodatkowe. Ale tak, że uważam, że literatura ma po prostu niebywałą siłę. Niebywałą. I to w przeróżnych okolicznościach i w przeróżnych sytuacjach, jakkolwiek, chociaż. Tak naprawdę nieważne, czy to po prostu będzie wysokie C, czy niewysokie C, czy ktoś stwierdzi, że wpadam w jakieś po prostu egzaltowane tony. Tak czuję, więc tak mówię. Tak, uważam, że historie, którymi się dzielimy, ta ciągła potrzeba opowieści, przyjmowania opowieści i w ogóle tkwienia w tych opowieściach jest po prostu niebywała. Ale to jest bardzo ważne, co mówisz, ale czekaj, bo jeszcze ja cały czas mam w głowie i muszę Jezus, cię to. zasycha mi, ja się chyba denerwuję, albo się tak przejmuję, wiesz? I Ja nie wiem, czy ja muszę. nie jestem za szczera, po prostu później będziemy wycinać to będziemy. Chyba nie, bo to już idzie się. No ale dobrze, będziemy wycinać. Wiesz co, Blackouty, takie będzie. Postprodukcję po prostu. chciałem cię spytać o taką. Nie, w ogóle bardzo jestem wdzięczny, że mówisz bardzo dużo ważnych rzeczy. Myślę, że nie tylko ja jestem wdzięczny, tylko słuchający też, ale chciałem cię spytać jeszcze o ten moment, bo mnie to bardzo interesuje, bardzo dużo myślę, jak o tym mówisz, o tym kontakcie intymnym i o tych książkach, które no, które czasem są rzeczywiście takim przepisem na to łamowa empatii, ale też otwierają na kontakt, wydobywają cię z ciemnych momentów, dają coś więcej niż tylko poznanie opowieści. Ale jak zaczęłaś pisać wtedy ten swój blog, to rozumiem, jeszcze nie myślałaś o rozmowach z ludźmi. To próbuję sobie połączyć, bo to Nie. jednak jest tak, że już powiedzieliśmy wcześniej, ale książki, kontakt z Nie, to cały czas książkami. było bardzo moje. No właśnie, a kiedy się pojawiło, że nagle Wiesz co, kiedy. zaczęłaś ludzi? Co to było za doświadczenie? Bo ja mogę to tak wymienimy się szczerościami, że dla mnie to był trochę przeskok zupełnie innego poziomu. To znaczy, czytanie książek, no to jest jakieś takie rzeczywiście doświadczenie intymne, a później rozmawianie z różnymi ludźmi i też często weryfikowanie tych wyobrażeń na temat, no często to były takie wyobrażenia wygenerowane na podstawie, nie wiem, jakiegoś wizerunku, książki z jednego wywiadu i spotkania później z tą osobą, no były dosyć takim ostrym doświadczeniem. A u ciebie jak to było? Kiedy się pojawiła myśl, że możesz rozmawiać, czy taka okoliczność? Wiesz co, jak zaczęłam już nagrywać podcast na stole w kuchni. Na takim rozklekotanym rekorderze położonym na ręczniku, to mówiłam sama, opowiadałam sobie, nie? Opowiadałam sobie innym. I w którymś momencie, słuchaj, zaczęłam tego słuchać i naprawdę zadałam sobie pytanie, na miłość boską, czy to jakby nie mieściło się w mojej głowie, że ktoś będzie chciał mnie słuchać przez 40 minut, jak opowiadam o książkach. Serio. To było takie trochę zderzenie z rzeczywistością, że kobito, przecież ty sama nie jesteś w stanie przetrwać podcasterów, którzy właśnie snują ci jakąś historię. Jak ty możesz oczekiwać, że ktoś będzie jakby pogadaj z kimś? To było takie naprawdę pogadaj z kimś. Jakby no trochę chyba zmierz się, a być może trochę naturalną koleją rzeczy. Wiesz co, ja nie pamiętam takiego jednego, wiesz, jednej minuty, w której, wiesz, siedziałam i jakby powiedziałam, No tak. o tak! Teraz zadzwonię, wiesz, albo No tak. napiszę i zrobię wywiad. Pierwszy wywiad, w ogóle jestem super, będę robić wywiady. Chyba Ale nie. czyli to od ciebie wyszło Tak mi się, najpierw. mi się wydaje, że to było jakąś taką, no, chyba naturalną koleją rzeczy i świadomością, że po prostu nie mogę tego ludziom robić. Nie mogę im serwować po prostu monologów i tak sobie myśleć, że to jest okej. Okay. Poza tym chyba wydawało mi się wtedy też, że
że mogę spróbować, Mhm. że może ktoś będzie chciał ze mną w ogóle rozmawiać. Wiesz, to chyba na tej zasadzie było trochę testowania, trochę chcenia, ale ja bardzo szybko to połknęłam, strasznie szybko. Czyli trochę tego, bo tu się pojawia ten wątek cały czas, trochę znowu tego docenienia samej siebie. Bo ty Wiesz jesteś co? bardzo krytyczna wobec siebie. Nie wiem, czy się zgodzą nasi słuchacze i Cichutko. słuchaczki. Dobrze, że nikt niczego nie widzi. Ale ja pokochałam, ale tak, bardzo. Ja wciąż czasem weryfikuję, wiesz, czy to. Miałaś wtedy już w głowie jakichś takich wymarzonych autorów, autorki, do Ale których ja chciałaby dalej się mam zwrócić. wymarzone. O! Czyli ciągle co nie zrealizowane. Dalej mam wymarzonych, No to ale wiesz co, dawaj. ale nie, myślę, że to wiesz co, to jest taki moment, do którego po prostu musisz dojrzeć, bo tak było właśnie z panem Bonowiczem, że po prostu, że ja już niby wiedziałam, że mogę, że przecież mogłabym, ale to po prostu tak patrzę w stronę mojej przyjaciółki właśnie, bo tak, że jakby ja muszę dojrzeć do jakiegoś momentu, żeby sobie pozwolić i chyba z innym spokojem i z innym nastawieniem po prostu wtedy w ogóle startuję do takiej rozmowy. Ale tak, mam takie osoby, z którymi wciąż bardzo bym chciała, ale wciąż bardzo boję się porozmawiać. No, z Olgą Tokarczuk bardzo bym chciała, ale nie dlatego, że jest noblistką, tylko dlatego, że bardzo, bardzo dawno temu napisała takie opowiadanie pod tytułem Szafa, które jest ekstremalnie ważnym opowiadaniem dla mnie. No i tak, i chciałabym z nią porozmawiać o opowiadaniach. To dobrze, bo zrobisz nam pod tens Tak, taki, zrobię wam podprop. ale Olga Tokarczuk, a ktoś jeszcze? Wiesz co? Jeszcze parę miesięcy temu był to pan Myśliwski. To była też taka osoba bardzo, bardzo wysoko na mojej liście. No, tak, mam takich. No, nie chcę tak Nie chcesz wszystkiego zdradzać, dobrze. zdradzać, no, bo to tak by było bez sensu. Ale tak, są też autorzy i autorki z zagranicy, ale jedno z moich marzeń, mogę się przyznać, że się zrealizuje już w październiku i po prostu jestem tak szczęśliwa, że naprawdę chyba nikt nie jest tak szczęśliwy i nie będzie w październiku podczas festiwalu Konrada jak ja. No ale co to będzie? Lauren Groff. No, Lauren, wspaniała. No, to jest tak, to po prostu marzę. Już czekam, przebieram nóżkami i tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla mnie. Przemiła osoba, bo była tutaj w Krakowie, miałam taki zaszczyt też z nią rozmawiać, nawet prowadzić jej spotkanie tutaj. Ale to To się mówi zazdroszczę. zazdro. Nie, ja teraz ci zazdroszczę, no ale może się Przyjdź, uda to. możemy sobie trójkę pogadać na przykład. To też by było ciekawe. Słuchaj, nie podpuszczaj mnie tutaj, bo już nie możesz przejmować inicjatywy. Dzisiaj ja pytam. Poprosiłam Gorginę, tak jak zawsze robimy w tym cyklu, żeby przyniosła swoje Jedną, książki. dwie. Jedną, dwie, dlatego że to jest zawsze bardzo trudne i zawsze jest bardzo dużo tych książek i one też się często po moich obserwacjach zmieniają w zależności od momentu, życia i tak dalej. Więc potraktujemy to jako propozycje, czy jako wiążące rzeczy, które są ever. Możesz jakoś pokazać je, pokomentować tak po kilku Nie wiem, zdaniach. czy są ever, ale wytłumaczę się, dlaczego takie książki przyniosłam. Najczęściej cytowaną przeze mnie ostatnio, zwłaszcza w rozmowach o wspólnocie, o siostrzeństwie i o postrzeganiu feminizmu, jest faktycznie Audre Lorde i Dzienniki Raka. I to jest na wielu poziomach dla mnie książka niezwykle przejmująca, ale przede wszystkim uważam ją za książkę formacyjną. Taką, jeśli chodzi właśnie o definicję tego, jak patrzymy na siebie, czy akceptujemy swoje różnice i jak tworzymy wspólne zbiory i wspólnoty w ogóle w przeróżnym anturażu. To jest w ogóle bardzo mała książeczka, jak Państwo widzą, pozaznaczana i mogłabym więcej, więc bardzo, bardzo namawiam, żeby sięgać. Ekstremalnie dla mnie ważna książka, czyli Mapa Barbary Sadurskiej. To jest książka, którą Basia debiutowała. To jest też książka, która w ogóle autorkę, czyli Basię Sadurską, przyniosła mi do życia też mojego prywatnego, z czego się bardzo cieszę, ale przede wszystkim uważam, że jest
Ja nie wiem w ciągu ilu dekad, ale najbardziej spektakularnym debiutem w tym kraju, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie sięgnął po tę książkę, to absolutnie jest to przepiękna, misternie taka wystrugana historia. Natomiast to jest też ciekawe, że ja cały czas uważam, że jest to powieść, a autorka cały czas podkreśla, że jest to zbiór opowiadań, więc jakby kwestia do rozstrzygnięcia. To znasz, więc tak ci Tak, tak. podaję. Elżbieta Łapczyńska, znowu będzie krakowsko i bestiariusz nowochódzki. Po pierwsze, jeśli ktoś nie miał jeszcze kontaktu z twórczością Eli Łapczyńskiej, to może zacząć na przykład w listopadzie od wybrania się na spektakl do Łaźni Nowej pod tytułem Nurt i będzie to scenariusz właśnie Elżbiety Łapczyńskiej. Natomiast bestiariusz nowochódzki dla mnie jest jedną z nielicznych książek, w których czułam rytm i wystukiwałam go sobie nogą od pierwszego zdania. I chyba jedną z niewielu też autorek jest w ogóle Elżbieta Łapczyńska, którą w trakcie spotkania zapytałam, jakiej muzyki słuchała w trakcie pisania. I nie wiem, dlaczego wydawało mi się to ekstremalnie ważne, bo ja słyszałam tam po prostu wszystko. I jest to przepiękna, no to jest czasem makabryczny, czasem przerażający, ale przepiękny sen. I Huta opowiedziana w taki sposób, że gdybym była Hutą, to chyba bym sobie marzyła, żeby ktoś nawet tak brutalnie czasami o mnie opowiadał, o tej historii. No, jest świetna po prostu. Wracając do marzeń, nie marzeń, to są w ogóle dwie bardzo ważne dla mnie autorki, czyli Olga Tokarczuk i Joanna Koncecho, która jest wspaniałą ilustratorką, po prostu wspaniałą. I Zgubiona dusza to jest taki duet, wydawałoby się niezniszczalny, chociaż powiem to na głos, Pan Wyrazisty jest dla mnie nieudaną książką. Natomiast Zgubiona dusza to jest książka, którą wciskam, podarowuję i uważam, że jest bardzo na nasze czasy. I obawiam się, że będzie zawsze na każde czasy. I to jest jeszcze bardziej chyba w niej przejmujące. Natomiast myślę, że czasem trzeba się zatrzymać i się poszukać, nie tylko wewnętrznie, paradoksalnie. I to jest taka opowieść, i oczywiście z drugą opowieścią w wydaniu Joanny Koncecho i jej ilustracji. Jeśli już mówimy o ilustracjach i o sile, Kwaśne Jabłko, Jerzy Szyłak i Joanna Karpowicz. Joanna Karpowicz być może Państwu znana. Być może malarsko nawet bardziej, aniżeli literacko czy komiksowo. Natomiast Kwaśne Jabłko jest obrazem przemocy domowej, ogromnego poddania kobiet wobec siły, wobec wymagań, wobec jakiegoś kieratu. Bardzo dosłowna, bardzo bolesna. I wydaje mi się, że wydaje mi się, bo nie mam takiego doświadczenia, ale wydaje mi się, że może być pomocna. Jakoś czuję w niej taki element, który być może trafi kiedyś ta książka do kobiety, która poszuka sąsiadki albo poszuka pomocy. Więc tak, wydaje mi się, że jest bardzo ważna. Znowu krakowski wątek. Bajka o górze. To jest bardzo dziwna, specyficzna rzecz. To jest też taka historia, która mam wrażenie jest w ogóle coraz bardziej aktualna. Alicja Pismenko, ale 2018 rok. Mija 6 lat. Rozgrzewa nam się opowieść o roli człowieka w czasoprzestrzeni. O naszym miejscu w ogóle wśród przyrody. Zwracamy się, tutaj Małgosia Lebda była niedawno, więc myślę, że jeśli chodzi o pracę w ziemi i o połączenie z ziemią i z ciałem, to ona jest zdecydowanie lepszą osobą aniżeli ja, żeby o tym opowiadać. Ale wydaje mi się, że to jest taki trochę zagubiony element w tej naszej dyskusji ostatniej, jak eksploatujemy to, co daje nam absolutnie wszystko. I czy kiedyś mamy taką stopkę, czy możemy w ogóle wzbudzić w sobie taki wewnętrzny pas, żeby czegoś nie robić? I też trochę o tym, że się przeglądamy czasami w krzywych zwierciadłach i że góra, która się ozłaca, być może jest wspaniałą platformą do tego, żeby widzieć siebie,
i być sobą zachwyconym, tak jak ptaki, które tutaj akurat się przeglądają w tej życiodajnej górze, ale wszystko, co najcenniejsze, jest właśnie tam pod spodem. No niby banał, tak jak podejrzewam Państwo teraz słuchacie, że no tak, no jakby jest góra, jest próżność, jest człowiek, a wydaje mi się, że wciąż za słabo. I tutaj proszę przeczytać książkę Marcina o relacjach psieludzkich, to będzie piękne dopełnienie. Shirley Jackson, Loteria, a w zasadzie komiks czy powieść graficzna Milesa Hymana. Shirley Jackson to jest postać, która wydaje mi się, że stosunkowo, żeby użyć dobrego określenia, być może nie jest powszechnie znana jako spektakularna autorka, natomiast za oceanem, jeśli chodzi o takich tuzów gatunkowej twórczości jak Nieśmiertelny King i Neil Gaiman, to jest taka ich po prostu ikona i osoba, za którą podążają i też mają zresztą twisty z nią związane. Ona była bardzo płodną autorką. Natomiast Loteria jest najgłośniejszym jej opowiadaniem. Zresztą mamy też zbiór Loteria, chyba do dostania jeszcze gdzieś 25 opowiadań, bardzo różnych, też silnych. Natomiast Loteria narobiła bardzo dużo zamieszania w latach 40., kiedy w 48, 6 roku, przepraszam, bo nie pamiętam, chyba 48. To opowiadanie zostało opublikowane przez New Yorkera i to było straszne. Ponieważ ludzie masowo odwoływali swoje kupowanie dalsze New Yorkera i swoje subskrypcje, w cudzysłowie, abonamenty i tak dalej. Po prostu tysiące listów przychodziły do redakcji, zbulwersowanych tym, co się wydarza, bo to jest bardzo przejmujący obraz o przemocy, o takiej przemocy systemowej, o przyzwyczajeniu do tradycji, która jest przemocowa, która kultywuje przemoc, która nie chce się zmienić, nie chce się zatrzymać. I tak sobie czasem myślę, że gdyby ktoś się zastanawiał, skąd się wzięło, nie wiem, jaki jest, jak się wymawia japoński tytuł, ale Battle Royale, czy późniejsze Hunger Games, Igrzyska Śmierci, czy Squid Games, które było tak szeroko komentowane, to myślę, że powinien do loterii. I później sobie szukać tych elementów, które nas przerażają i fascynują. A tu, w związku z tym, że się tak przyznawaliśmy dzisiaj do wieku, a ja skończyłam 38 lat, to są zmarszczki. I co prawda, jeszcze nie jestem na tym etapie, na którym są bohaterowie stworzeni przez Paco Roque, świetnego komiksiarza. I ja w ogóle mam ogromną słabość do strony wizualnej, więc. Więc tak, będę przekonywać, że dorośli powinni sięgać po książki ilustrowane, bogato ilustrowane, po powieści graficzne i po komiksy. To jest pełna humoru opowieść o tym, jak starsze osoby potrzebują wolności, szaleństwa i że czasem trzeba sobie na to pozwolić. Może nawet niekoniecznie, kiedy się ma siwą głowę, tylko zawsze. To jest piękna opowieść o starości, naprawdę piękna. Paco Roca zresztą podbił, myślę, że rynek swoim wcześniejszym komiksem, ale ja bym chciała te zmarszczki jednak pocelebrować trochę radośnie. No i tyle, nagadałam się znowu strasznie. Nie, ale super w ogóle zrobiłaś nam tę małą rekomendację, a przy okazji ktoś, kto cię nie zna, ma próbkę tego, jak To szalejesz w raczej się radiu. zastanawia, co ona w ogóle czyta. Ale uświadomiłam sobie, że nie ma tutaj żadnej Oceniam. książki z literatury dziecięcej i po prostu literatura dziecięca jest mi najbliższa tak naprawdę. I z bólem stwierdzam, że nie byłam w stanie się zdecydować po prostu, co zabrać ze sobą. To jest zrozumiałe, Przepraszam. dlatego opowiedziałem wcześniej. Chciałbym, żeby jeśli ktoś z Was ma ochotę zadać pytanie, żeby to był ten moment. Tak się umówiliśmy, że można Cię pytać. Nie wiem, kto Jeśli się z kim umówił. no dobrze, ja się tak umówiłem z Tobą. Jeśli macie ochotę, to można też teraz o coś do Reginy spytać.
Czy pani, jak przychodzi do domu, jest biblioteka, to ma taki odruch szperania po cudnych książkach, sprawdzenia, a co ta osoba czyta? Taka ciekawość właśnie innych bibliotek. Tak pytam, bo kiedyś z rozkoszą przeczytałam książkę, pokaż mi swoją bibliotekę, a powiem ci, kim Kim jesteś. jesteś? To znaczy, to jest rzecz straszna, bo tak, z jednej strony pierwsze, co robię, to szukam książek wzrokiem, ale jest, no, gdybym przyszła do Karoliny, to niespecjalnie się będę zastanawiać, czy mogę jej pomacać No, grzbiety, bo to jest takie no wstęp do bo, intymnej przestrzeni. ale kurczę, w obcym domu to ucieka mi oko, no ale po prostu jakoś wydaje mi się, że to jest takie przekroczenie, Ja też tak jakiejś uważam. granicy, jak kogoś nie znam. Jak ktoś ma poza Tak, No, zwłaszcza jak widzę, dokładnie. że to jest Wiadomo, taka. na co trafisz, co tam sobie zaznaczył A poza ktoś, tym są też nie? systemy w ogóle. No, na przykład Tak. wyciągnąć książkę komuś. O Jezu, to bym się bała, naprawdę. Bo są takie Też tak mam. osoby, które alfabetycznie układają. Mam koleżankę, która układa państwami, z których, to znaczy narodowością autora. Więc ma po prostu, to, no nie wyobrażam sobie tak grzebać, no, ale kusi strasznie. No i wciąż za mało tych książek, Jezus, no, za Za małe mało miejsca. mieszkania. Za małe mieszkania i, ale no. A teraz są takie magazyny, ja się dowiedziałem, że teraz można w magazynie. Tylko Jezu, co ale to za wywiózłbyś przemoc? książkę do magazynu, No bo tutaj. co ty? Dobrze, więc ja mam. Pierwsze mówiłem taką trochę zabawę, nie zabawę, na szybkie pytania, szybkie odpowiedzi, co nie znaczy, że łatwe, tak myślę sobie. A drugie mam takie większe pytanie, może bardziej. No, innego rodzaju pytanie. Który zestaw pytań pani wybiera? Boże. Ten pierwszy czy ten drugi? A wiesz co, niech będzie ta zabawa. Dobrze, to zaczniemy od zabawy, to drugi Mam zostawimy na wrażenie, że później. trzeci raz o niej powiedziałeś, jest dla ciebie ważna, więc. Nie, bo w ogóle ja jestem taki jak ty, że zmieniłem koncepcję i pomyślałem, że tak, o takie rzeczy opowiadasz, Wiesz, ja że. się dopiero teraz, wiesz co, zaczynam. Zastanawiać, jak się czują. Ja tak cały czas mówię, o, jakie koszty, prawda, emocje, denerwujesz się, czy jesteś przygotowany, a teraz czuję, jak to Nie. może być po drugiej stronie. I myślę sobie, Boże, co ja robię tym ludziom w sumie? Słuchaj, pytania są takie. Od tego w takim razie zacznę. Miało być na koniec. Wolisz być przepytująca czy przepytywana? Jezus, przepytujące. Czemu? No nie lubię być przepytywana. No ale czemu? Dobrze ci idzie dzisiaj. Ja nie wiem właśnie. No Ja ja. myślę, że jestem za szczera. Myślę, że właśnie widzisz, nie mam doświadczenia i tak się, wiesz, odsłaniam, a ja myślę, że to jednak powinno się trzymać jednak jakąś gardę Nie powiedziałaś nam tutaj. wszystkiego, spokojnie, nie powiedziałaś. Wyznaczyłaś granicę. A to, co powiedziałaś, bardzo, bardzo inspirujące i otwierające. Jest terapia u Marcina Wilka, proszę, ja bardzo zachęcam, naprawdę. Dobrze. Więc to mam ustalone. Nowości, czy raczej takie książki, które już mają swój ogonek, albo w ogóle klasyka? Teraz już retro. Tak? A Ale kiedy się dużo, zmieniło? dużo było nowości. A co to był za moment, że to się przełączyło? Przeczytałeś po prostu wszystkie nowości. O Boże, 70 książek dziennie, no. No, tak, wszystkie nowości. Nie, bo teraz będę narzekać na rynek, a nie chcemy narzekać dzisiaj na rynek. Wiesz co, po pierwsze sobie uświadomiłam luki. Po drugie, zmęczyłam się nowościami. Po trzecie, wymyśliłam sobie nową audycję, która mnie prowokuje do tego, żeby sięgać po klasykę literatury, co jest ci bardzo bliskie. No tak. Więc tak, teraz już myślę, że dość świadomie mogę powiedzieć, że chyba bardziej mnie kręci jednak troszkę cofka. Zawsze można na nowo czytać to, co kiedyś Też było, tak prawda? uważam. A poza tym i tak nie przeczytam wszystkiego. Nikt z nas nie przeczyta wszystkiego i też nikt z nas nie przeczyta wszystkiego, co chciałby przeczytać. Więc po prostu chyba jestem na etapie próby pogodzenia się z tym, że tak będzie i po prostu już wybieram tak, jak mi serduszko podpowiada. No dobrze, to dziękuję. To jest dyskusyjne oczywiście, o co zapytam, ale przyjmijmy ten podział, że jest literatura
wysokoartystyczna, O Jezus, to powiedzmy, nie, to zmieni. i literatura Ale wiesz, popularna. że się nie zgadzam z tym. No to skomentuj właśnie. Nie, bardzo, nie, ja... Ojej, no. Ja jestem po prostu bardzo daleka od... Jakieś zwierzęta tu przyleciały. Zostaw No, więcej zostałem. lata. Jestem po prostu bardzo daleka od etykietowania. I kurczę, jakoś to etykietowanie mi się kojarzy, wiesz co, z takim okresem właśnie licealnym. Kiedy ja też wpadłam, wiesz, w tę pułapkę, że wiesz, jak po prostu się Sartra przeczytało, to byłeś, Boże, jak ty byłeś wspaniały. Kurczę, nie działa to tak. Uważam, że literatura tak nie działa i że literatura nie jest po to, żeby być jakąś. Co to znaczy w ogóle wysoka? No ale Wiesz, inaczej się czyta nie. Sartre i Kinga, Ale czy powiedz mi, nie? nie, ale nie, właśnie chyba nie. Tak? Nie, właśnie nie wydaje mi się, że czyta się inaczej. To każdy czas, każda osoba, każdy charakter, każdy moment po prostu jest inny. Ty wiesz, ile ja mam frajdy przy kryminałach? Nie, no, czy? Kupę, po prostu kupę. Naprawdę. I one mnie. Oczywiście są takie, które wyrzucam po 12 stronach. Oczywiście, że są. Ciekawe, że nie powiedziałeś, wiesz, ile mam frajdy przy czytaniu Ciorana. Słuchaj, ja czuję też czasem frajdę z poniewierki. Na przykład taką Jak śmiemy. nie, no, poniewierkę, na przykład Masochizm jest. serwują mi teksty Umberto Eco. I to są faktycznie ramiona gigantów, i to nie są moje ramiona, bo moje są wątłe w tej sytuacji. I to jest, wiesz co, i to jest faktycznie tak, że czasem sobie serwuję coś, co mnie, wiesz, wytrąca, wyrzuca, w czym być może poczytuję jakąś chęć przekroczenia jakichś swoich, wiesz, barier i granic. Bo potrzebuję się uczyć, potrzebuję się rozwijać. Potrzebuję poznawać inny język, potrzebuję poznawać nowe słowa. Ja naprawdę z lubością sobie zakreślam wyrazy, których nie znam. Bardzo zazdroszczę zawsze ludziom tej biegłości, pięknego języka, niezwykłej umiejętności posługiwania się nim, pięknej mowy, takiego, wiesz, pudełeczka bez dna, trudnych wyrazów, których nie rozumiem i później z trwogą pędzę sprawdzić, co to jest. Co to znaczy? Skąd to się wzięło? To jest super. I pewnie, że dużo szybciej pewnie taką gimnastykę zaserwuje mi jakiś esej, niż książka, po którą sięgam raczej z intencją, że da mi rozrywkę. Ale czy którakolwiek forma tego, co dostaję, jest gorsza, lepsza, wysoka, niska? No na miłość boską, A no ja nie nie. spytałem o gorszą, lepszą, ja spytałem. Ale wiesz, że ten podział jest naturalny. On się Ja pojawia. myślałem, że. On się pojawia, bo też żyjemy, popatrz, w takim świecie. Bloger zły, influencer w ogóle dramat. A to już się zmienia. Ale Dobrze, wiesz. bo mam jeszcze w tej zabawie inne pytanie, ale fajnie, że się zdenerwowałaś. Strasznie się Mam zdenerwowałam. kolej, mam Okropnie kolejne, się mam, bo zdenerwowałam. mam kolejne pytanie z No. tej półki do nerwów. Literatura polska czy zagraniczna? Znaczy, nie widzę różnicy. Nie widzisz różnicy? Nie. Naprawdę? W Nie. ogóle? No, ale przecież ja czytam książkę. To znaczy, ale ty naprawdę wybierasz książki na zasadzie, och, nie wiem, chcę coś takiego, to jestem zagraniczną. No, po prostu zagraniczna być może zderza mnie z innymi kulturami, z innym rodzajem myślenia. No to już coś. Więc oczywiście, że jakby chcąc poznać faktycznie, nie wiem, drugi koniec świata, to pewnie będę szperać tam. Ale nie widzę jakby różnicy w przyjemności z czytania, w czasie, który poświęcam tym książkom. One nie są dla mnie gradacją. To znaczy, jakby w ogóle kim bym była, gdybym próbowała kogoś porównywać, albo zestawiać, albo zastanawiać się, czy polska literatura jest taka, a nie inna, ona mi też przecież coś oferuje. Opowiada mi o życiu, które znam, czasem którego nie chcę znać. To też mi daje polska literatura. To są świetne głosy. To jakby mam dużo przyjemności z czytania polskiej literatury, ale są momenty, że jest obce okej.
Dobra, Nie zdenerwowałam się tak bardzo jak no, wcześniej. ale troszkę było, tam się Że czeka, czeka na krew. Dobra, Czeka na no krew. to może tu się uda. A proza czy poezja? Ciekawe pytanie powiem ci dla mnie teraz. Bo najszybciej odpowiedziałabym ci, że proza, bo najczęściej po nią sięgam, jest mi najbliższa i wydaje mi się, że łatwiej się jednak w niej odnajduję. I łatwiej mi jest wiele rzeczy w niej odszukać. Ale prywatnie poezję. Zresztą miałyśmy taką rozmowę, znowu zerkam na moją przyjaciółkę ostatnio, że trochę jest tak, że poezja mnie bardziej zatrzymuje. Nie wiem, czy ona bardziej wymaga. Może to jest jakiś mit, nie wiem, którego ja też się jeszcze nie potrafię, wiesz, wyzbyć, ale przez to, że ona nie jest taka dla mnie oczywista i wygodna, to sprawia mi ostatnio dużo więcej przyjemności niż proza. To poezja szczególna, czyjaś szczególna, czy bo nie przyniosłaś żadnego tomiku, zauważam. Czy nie, nic, czy, nie, nie, nic ci nie, nie czy nie powiem. powiesz? Może jednak. Nie. Polska czy zagraniczna? Polska. 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 Kobieca czy męska? Mam takie dwie swoje, a nawet trzy poetki, które eksploatuję już od dłuższego czasu. Dobrze, to ja powiedz, powiem. Bo ty jesteś świetną inspiratorką. Powiem rzecz niepopularną. O ile absolutnie kibicuję Małgosi Lebdzie w związku z jej wielkim tournée i sukcesem dotyczącym Łakomych, ja jestem team Lebda poetka. Kocham. To tyle mogę powiedzieć. No dobrze. Pozdrawiamy Małgosię. Małgosia rzeczywiście była tutaj. I jej rozmowa jest dostępna też online, rozmowa z nią. A poezja czy esej? Czy esej bardzo szeroko rozumiany, bo padł, bo i ten Cioran padł. I... Wiesz co, no ten Cioran padł, bo trochę tak, wiesz, z uśmiechem na twarzy, bo no to jest jakieś, wiesz, pierwsze momenty, ale... Chodzi o taką literaturę, powiedzmy, no, która... Literaturę, która... Też czego... jest non-fiction, to no, wiesz co, tak szeroko. A powiem ci, że w ogóle, jeśli chodzi o non-fiction, to za mną jest słabo. O. Naprawdę. Wydaje mi się, że najmniej umiałabym przywołać rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie i są na przykład reportażem. Nie wiem, jak to o mnie świadczy jako czytelniczce. Przeloty nie masz. Chyba tak. Chyba tak. Jakoś może nie wiem, jak chciałabym, żeby ktoś mi opowiadał świat, żeby był dla mnie przyswajalny. Jesteś wiesz? Za młoda, umówmy się, bo to zawsze tak dopiero po jakimś czasie się może, czyta. Nie wiem, nie wiem, a może po prostu to nie był mój czas, wiesz, jakby... No tak. Może nie miałam takiej potrzeby, wiesz, też poznawania. Nie mam pojęcia, a może fikcja jest dla mnie non-fikiem w przebraniu. Może paradoksalnie bardziej wierzę niż... takim próbą, no. Ciekawe, no też tak może być. No tak, z Małgosią Lebdą Łakomo, no. To czyta wiele osób poprzez pryzmat. Wiesz, tak od poezji. Razu mi przychodzi do głowy na przykład Ania Cieplak i jej Ciało Huty. To Aha. też jest dla mnie taka opowieść, no. która absolutnie jest opowieścią pogranicza. Wiesz, jeśli chodzi o badanie i research. Myślę sobie o Julii Fiedorczuk na przykład i Domu Oriona teraz. Dla mnie to też jest miszmasz, wiesz. Dużo to jest... kryminałów też opowiada o społeczeństwie czy powieści. Och, no to jest w ogóle studnia bez dna. W ogóle kryminał jako taki rozwijający się gatunek, pięknie rozwijający się, taki wzbogacający sam siebie. I w ogóle nieczysty gatunkowo. Nie wiem, czy ty wiesz, o co mi chodzi. Te obyczajowe, właśnie społeczne analizy, no są świetne, wiesz, ja Roberta Małeckiego absolutnie uwielbiam, więc to też nie jest tajemnicą żadną, ale faktycznie on pokazuje takie, wiesz, co nieoczywiste odcienie. Julia Łapińska, świetny debiut, przepięknie historyczne, wiesz, poszukiwania, bardzo lokalne, co mi się też ogromnie podoba, że to są świetne korowe w kryminale opowieści, wiesz, jest Szczecin, Wrocław, to jest, wiesz, eksploatowane, tam się dzieje w tych miastach, wyciągane są historie. Świetne, naprawdę świetne. Dalej, chociaż to myślę się, co powiesz. Książka czy e-book? Książka. No,
A e-book czy audiobook? Bo to jest ciekawe. Oj, nie znoszę audiobooków. Nie znosisz? Nie znoszę audiobooków. Ale nie znosisz, bo słuchałaś kiedyś i cię nie przekonało? Nie, czy... no, może za ostro to powiedziałam. Ekstremalnie szanuję pracę lektorów. Ekstremalnie. Uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebny element, zarówno jeśli chodzi w ogóle o dostępność literatury, jak i sam pomysł tego, żeby te historie żyły inaczej. Natomiast wydaje mi się, że to, w jaki sposób ja przyjmuję historię, to o ile z książki po pierwszym czytaniu wydaje mi się, że około 60-70% rzeczy, które mnie interesują, jestem w stanie sobie zachomikować, o tyle po przesłuchaniu audiobooka pewnie jest to 10%. No tak. Bo to już nie jest moja opowieść. To już nie jest. To już nie są moje głosy. Tak, z adaptacjami filmowymi. Nie? Ale wiesz, te adaptacje bardzo lubię. Tak? Nawet jak się znęcają. Niektórzy też mówią, że zawężają wyobraźnię. Ale to jest świetny recycling w ogóle. No tak. Super pretekst, świetna zabawa. Mam mnóstwo fanów, powiem ci, w oglądaniu adaptacji i nie luźno powiązanych z treścią również. Absolutnie. Jestem ostatnią osobą, która się zżyma, więc też przepraszam, bo pewnie nie jestem fandomem, który tam, wiesz, policzy włoski na brodzie Balina i stwierdzi, no, że 10 zabrakło. No. Ostatnie, w zasadzie przedostatnie pytanie, ostatnie w zabawie. Czuję się przeorane. No. Nie, coś ty, przecież ty nie mówisz niczego. Siedzimy gotowi. Antykwariat czy księgarnia? To księgarnia. Uważaj, bo... Księgarnia. Antoni, słyszysz? Przepraszam, księgarnia. Księgarnia, ale zaraz się wytłumaczę dlaczego. To nie jest tak, że nie czuję miejsca antykwariatu. Pewnie będę częściej grzebiąc w starociach. Natomiast wiesz co, mam swoje, ja mam po prostu, ja trafiałam do miejsc, które są księgarniami i które mi się dobrze i wspaniale kojarzą. I to jest tylko i wyłącznie ta opowieść. No dobrze. Dobrze, przekonałaś, usprawiedliwiona. Ostatnie pytanie. Wiem, następnym razem będzie takie zdjęcie, ona tu nie wchodzi, zakaz wstępu. Wie. Nie, bo teraz nie ma też takich czystych podziałów, jak z tą literaturą popularną i wysokogatunkową. Bo a co, a ty uważasz, że jest popularna i w ogóle taka wysoka, niska? No teraz, że jak będziesz mnie przepytywać, to ci odpowiem. Aż się... Bo ja mam bardzo ale, ważne... Ja ale mam się... bardzo, bardzo ważne pytanie na koniec. Takie wieńczące. Proszę cię o w miarę krótką odpowiedź. No, to no. Chociaż ona jest naprawdę otwierająca, ale to też chciałem, żebyśmy tak zostawili. Też z taką myślą może, bo też słuchających nas. Czy Kraków twoim zdaniem jest dobrym miejscem do uprawiania literatury w takim szerokim kontekście? Coś jak patrzy na mnie w takim kontekście, no, no, no bardzo szerokim, bo pytam cię tak trochę ze środka też, bo dużo rzeczy się dzieje w różnych kierunkach. No właśnie, no, ja, no tak, tak ci dam pytanie. Pamiętaj, że jak będziesz chciała powiedzieć o kryzysach, to zawsze jest szansa po to, żeby uzdrowić pewne rzeczy. Jak chcesz powiedzieć o dobrych, to jest moment, w którym można docenić fajne rzeczy. Co byłeś tym pytaniem? Kompletnie się nie spodziewałam tego pytania. Krótko. Nie wiem, jak z niego wybrnąć. Nie wiem, bo mam bardzo dużo żalu do tego miasta. Środowiskowo. A równocześnie nie mogę współcześnie a równocześnie nie mogę mu odebrać przepięknej i uważam, że wciąż silnej i inspirującej historii. I gdybym się tego miała złapać, tego, że naprawdę możesz się potknąć w Krakowie o literaturę, to dmuchałabym w te skrzydełka i w te żagle ile wlezie. To jest bardzo fajna odpowiedź, bo pokazuje, że jesteśmy w jakimś procesie, że to jest, że coś ciekawego nadzieję, się dzieje. Miejmy nadzieję. Dziękuję, jest to pozytywnie. Tak. Bardzo dziękujemy, też żegnamy się z oglądającymi. To wszystko przepraszam i w ogóle. Nie, to jest w ogóle złe słowo. Dziękuję i w ogóle ja tobie też dziękuję, bo dużo rzeczy się dowiedzieliśmy i też takich inspirujących. Mam nadzieję, że się oglądający zgodzą. Proszę czytać. Naprawdę jest fajnie czytać. Dziękujemy bardzo, dobrej nocy życzymy i resztki tygodnia, weekendu i tak dalej. Zapraszamy do Antykwariatu Abecadło i do słuchania audycji. Tak, ja bardzo zapraszam do słuchania audycji. Radio Kraków jest naprawdę w porze. Jest tam strasznie dużo literatury, więc do wyboru do kolor. Można odsłuchiwać też podcasty. Można. Dziękujemy bardzo.